Widzicie to, co ja? Znowu jestem zamknięty w tym strasznym miejscu. Simon, możesz mi powiedzieć, co my tu w ogóle robimy? Jerry, musiałem szybciej wyjść dzisiaj ze szkoły. Ale czemu? Czy ty się właśnie... Dobra, nieważne. Simon niech sobie tam siedzi. My zrobimy dzisiaj wszystko, żeby z tej szkoły wyjść, uciec i ją po prostu zniszczyć. Więc w tym momencie stawcie łapkę w górę i subskrypcjoneczkiem. A ja na sam początek na przykład... Wow! Rzucimy sobie jak konfetti. No dobra, to nie było aż takie hardkorowe. Możemy na przykład... zwymiotować tutaj na środek klasy. Dobra, a Simon, coś ciekawego potrafisz? Jerry, czekaj, zwymiotować. Uwaga, nie wyjmuj telefonu, Alekcji, przecież nie można, zaraz nauczycielka zobaczy, widzisz? No i napisała, Simon, stop! Dobra, co? Jakiego laptopa? Laptop, z laptopika sobie korzystasz. Dobra, bardzo fajnie. Ogólnie zaraz sobie z tej klasy wyjdziemy, bo to jest naprawdę strasznie nudno. Możemy uderzyć głową na przykład o ławkę, bo w sumie to jest jedyna wiedza, która wejdzie do tej głowy w tej szkole. Albo na przykład wyhodować sobie drzewo za 40 robuxów. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Mam właśnie drzewko, które mi rośnie. Co się dzieje? Gdzie ty? Czemu ty zniknąłeś, Simon? Ej, przy tablicy jest Simon, czekaj, bo mi drzewo tutaj osłania właśnie rośnie. Ty tam sobie rapujesz właśnie przy tablicy, dobra, bardzo fajnie. Ogólnie mam jeszcze pana Aleksa za mną, to jest chyba jakaś kaczka chodząca, która... Co? Ja ci nie mówiłem, ale jak się stresuję, zawsze chce mi się do toalety i chyba nie wytrzymam. O nie, Simon, co ty? Ty właśnie szafkę tam, nie powiem co zrobiłeś z tą szafką, ale dobra, jak chcesz do toalety, to możemy w sumie stąd wyjść, bo mi się w ogóle tu nie chce siedzieć. Dam ci 5 gwiazdek jeszcze na koniec. Więc teraz, tak, Simon do toalety już sobie poszedł, my też tam pójdziemy i to kosztuje na 5 minut 70 robuxów. I uwaga, właśnie jesteśmy na miejscu. Dobra, mamy bardzo ograniczony czas, co możemy zrobić? Możemy odkręcić wszystkie krany i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Simon, gdzie ty... Co się dzieje w tej szkole? Przecież to jest najgorsza szkoła, w jakiej byłem. Siedzisz w toalecie teraz? Toaleta się zapchała. Zapchałaś toaleta? Dobra, bardzo fajnie. Co ty robisz, Simon? Dobra, ja schodzę z tej toalety. Możesz przestać odwalać wszystko, co się tylko da, bo ty... Ej, nie, w sumie poczekaj. Dobrze, stoi w miejscu, no i co chcesz teraz zrobić? Dobrze, to zatańcz, no proszę. Nie no, Simon, co ty? Mam to na głowie, ała, pomoc! Jezu, widzowie, nie chodźcie do szkoły z nim, proszę. Użyj toalety. Czekaj, jaki? Uwaga, nie, ja nic od ciebie już nie chcę, zostaw mnie w spokoju. No, i co teraz? Znam się na rzucaniu i... Nie, prawie dostałem w tym głowę przez ciebie, wiesz? Uwaga, czekaj. Nie, dobra, Simon, weź sobie to. Czekaj, bo to było już 2 razy. Mam pomysł, żeby sprankować Simona. Możemy sobie kupić mega duszenie za 30 robuxów i nie wiem dokładnie, co to jest. No bo go, Simon, pomóż mi, ja się duszę, proszę cię. Nie, dobra. Już chyba jest, że no wszystko w porządku. Nie wiem, ta szkoła to tak wygląda, jak miała się zaraz zawalić. Ej, wiesz co? Skoro mamy jeszcze tak dużo czasu, to wyjdźmy sobie może na dwór, bo ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Czekaj. Ej, to jak na dwór, to szybki trening musi wlecieć. Jaki trening? Ten pompki, ej, twój słonik nawet pompki robi. Niestety, na razie nie mogliśmy wyjść na dwór, ponieważ pani nauczycielka kazała nam wrócić do klasy, więc Simon, wiesz co trzeba zrobić? Trzeba tą klasę po prostu jakoś... Tak, możesz sobie na przykład zjeść gumę, cały czas klas się trzęsie, a my na przykład możemy sobie złamać biurko, bum, i niszczymy sobie biureczko na pół, bo po sobie takie biurko rozkoro i tak się na nim nie uczę. W ogóle, gdzie ty masz plecak do szkoły, Simon? Czemu ty bez plecaka chodzisz? To samo, czyli dobrze jakieś tutaj ten. Dobra, to w sumie nie było nic tak ciekawego. Dalej możemy sobie zrobić spacer po klasie. Ej, to mi się teraz podoba. Dobra, możemy sobie chodzić po klasie. Co? Ej, czekaj, mogę zabrać okulary? Nie, okularów nie mogę zabrać. Mogę na przykład na głowie stać, ale w sumie to chyba się jakoś na mnie bardzo nie denerwuje. Dobra, Simon, pokaż, co ty potrafisz ciekawego, bo ja wiem, że ty potrafisz dużo ciekawych rzeczy. Czekaj, ty potrafisz wszystkim... O, głośno chrapać, tak? O, no dobra, to ja tego nawet nie słyszałem. No, co takiego? O, ej, ty potrafisz latać, nawet co ty teraz robisz? Tylko, ej, nie zrób dziury w suficie, Simon, proszę cię. O, wyleci zaraz... nie, dobra, spadłeś na dół. Dobra, bardzo fajnie. Wiesz co, ja bym chciał teraz tutaj w klasie powiedzieć wszystkim, że możecie stąd wyjść, bo nie będziecie chodzić więcej do szkoły. Po co ludzie chodzą do szkoły? Ja tego nie rozumiem. Ty chodzisz do szkoły, kaczka? Thanks. Okej, on chyba lubi chodzić do szkoły. Ale ten nubek nie lubi, bo on się popłakał normalnie tutaj u góry. Możemy zrobić na przykład to samo, co Simon, czyli tu... Dobra, może lepiej nie będziemy tego robić. O, chyba zostałem wywalony do ławki z powrotem. Co ty robisz? Ej! Do końca już mi się no nie wiem, ja też chcę stąd wyjść. Dobra, nie, idziemy na dwór, bo ja mam dość. Ojejku, dobra, wreszcie mi się udało wyjść z tej klasy, tu jest cały czas trzęsienie ziemi. Wiecie co? Jak już jesteśmy tak na dworze... Ej, tu jest jakiś ziomeczek, dobra, Simon też jest ze mną. Halo, ziomeczku, weź nas stąd wypuść. Mój dog jest zły, znaczy mój pies jest zły. Ej, wygląda jakby bardzo zły. A gdzie jest twój pies w ogóle? Nie widzę twojego psa. No ale dobra, jestem w sumie ciekawy, czy możemy odwalić coś na przykład na zewnątrz. Możemy zrobić wybuch za 50 robuxów. Nie wiem, czy to nie będzie znowu trzęsienie ziemi, ale kupiliśmy to... A, co się... Ej, ja wybuchłem właśnie, samo się podpaliłem. Dobra, i chyba już jest wszystko w porządku ogólnie. Ej, co jest? Tu jest kotek jakiś, teraz szybko. Dawaj tego kota. To jest Mogzwitch, znasz go, pamiętasz, bo mamy 5 sekund tylko, Simon. Co jest? Nie wyjdę już stąd teraz. Czemu my znowu tutaj jesteśmy i przed tutaj ten kurczak, kaczka, czy cokolwiek to jest. Dobra, Simon, wiesz co? Skoro tutaj cały czas tylko trzęsienie ziemi, no i właśnie, tam właśnie ktoś zrobi coś bardzo ciekawego, to pomyślałem, że możemy pójść sobie na wycieczkę szkolną za 130 robuxów. Ej, to się serio udało, co teraz jest? Jedziemy sobie chyba jakimś autobusem. O, cześć, Simon, że siedzisz sobie przede mną. Nie widziałem tego. A wiesz w ogóle, gdzie my jedziemy? Oczywiście, że nie. Rozbili Odkryliśmy się. Ej! Nasz autobus się rozbił i nasza nauczycielka jest bardzo smutna. Ej, płacze. Chyba utknęliśmy na Antarktyce. Ej, faktycznie tutaj utknęliśmy. Co się stało teraz? Dobra, to jest naprawdę niesamowite. Przydałoby się w ogóle znaleźć jakąś pomoc, tylko że ja nawet nie mogę dojść do tej ulicy. I co się stało z naszym autobusem? Wiesz co, Simon, tego tu już chyba nikt nie ratuje, ale oczywiście poza mną. Mam 15 sekund, żeby to naprawić. Naprawiam ten autobusik. Nie wchodzić do wycieczki z Jerrym. No właśnie, wycieczki szkolne. Ja lubiłem wycieczki szkolne, ale to niestety nie poszła po naszej myśli. Ale wiecie co, poczekałem sobie w tym busie, zaraz sobie tu wrócimy, bo jest tu niestety bardzo zimno. Widzowie, ja jestem już załamany, znowu jestem w tej klasie, spać mi się chce, nie jestem się tu się... Rację. Co ty robisz teraz? Tak, wiesz co, czekaj, dzwonię do mamy, nie wyciągnij. Jak do mamy dzwonisz? Przecież, bo ja nie mogę wstać, moja głowa leży na biurku. Ej, nie musisz stąd wyjść, Simon, proszę cię, nie wychodź z tej klasy. Uwaga, mama nie, powiedziała, że przyjdzie za 3, nie, 2, nie możesz mnie, nie możesz mi tutaj zostawiać. Gdzie jest twoja mama niby? Czy to jest twoja mama? Ej, nie, Simon, poczekaj, idę z wami, jest! Udało mi się uciec z klasy, co się stało teraz? Dobra, narka, Simon, możesz sobie... czemu ty wracasz? Ej, co ty robisz? Co ty robisz? No mieliśmy stąd wyjść! Mama powiedziała, że on się uczy. Nie! Czekaj, drzwi! O, dobra, mogę sobie otworzyć? Okej. A mogę z panią wrócić? Nie da się. Dobrze, mogę sobie tu wejść? Nie da się. Dobrze, bardzo fajnie, czyli muszę sobie dalej siedzieć w tej super klasie. Simon, czemu musisz swoją mamą wrócić do domu? Czyli, bo kazała mi się uczyć mama i powiedziała, że zrobił imprezę dla dzieci. A, imprezę. No, mega super impreza, fajnie, bardzo mi się podoba. Wiesz co? Ej, zamieść jedną bardzo fajną miejscówkę. Wiesz, że możesz mieć na zaplecze? A wiesz, że masz na przykład wystrzelić fajerwerkę? No to ej, ty właśnie postawiłeś fajerwerkę w klasie, co jest? O, dobra, chyba nic się nie stało. A idziemy na zaplecze? Ej, Jerry, idziemy na zaplecze, a to jest mega pierdziel. Dobra, to ty sobie tam mega pierdnie, a my pójdziemy teraz na zaplecze. Miałem iść na zaplecze, a skończyłem w Backrooms. Co to teraz jest? Dobra, Simon miał tu do mnie zaraz przyjść, mam nadzieję, że się oczywiście pojawi i jestem ciekawy, czy tu chodzą jakieś potwory. Simon, idziesz tutaj do mnie szybciej. Jerry, właśnie wchodzi, tylko pani mnie wypuści. No jak cię ma wypuścić? Dawaj tutaj, bo czekam na ciebie w korytarzu. Co się stało? Ej, chcieliśmy iść na zaplecze i chyba skończyłem w Backrooms. Simon, dobra, Simon jest u mnie, chodź teraz szybko w tą stronę. Musimy się stąd jakoś wydostać, no właśnie nie wiem, gdzie my jesteśmy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych potworów. No ale dobra, jesteś tutaj teraz przy mnie, masz cały czas jakieś, nie wiem, weź coś ciekawego zrób w ogóle, żeby jakoś się stąd wydostać. No nie, czekaj, bo mam ogólnie kilka akcji. Tak, masz, dobra, bardzo fajnie. Co to jest? Czy są kamery nawet? Dobra, nie wiem w sumie, co tu robią kamery, ale w szkole są kamery normalnie wszędzie, więc nie jest to dziwne. Ale ej, to jest jakiś mega ogromny pokój teraz i tam jest jakieś przejście. Dobra, mamy dwa... Co jest teraz? Simon, chodź szybko, bo się boję tego miejsca. Mamy 20 sekund i mam nadzieję, że jak wejdę teraz tutaj na lewą stronę, to uda mi się stąd wydostać. Co to teraz? Ej! O, co jest? Dobra, przestraszyłem się tego. Mam teraz bardzo dobry plan. Najpierw sobie wstaniemy na minutkę i teraz kupimy sobie, uwaga, tornado za 99 robux. Jestem bardzo ciekawy. Spokojnie, zaraz zobaczę, Simon, czy to zniszczy przypadkiem szkołę. Dobra, tornado kupione i coś teraz stanie. Będzie tornado jakieś za oknem, szyby powbijano, cokolwiek, nic, co się stanie teraz. Żebyś ciemno bardzo. Ewakuacja jakaś? Halo. Oj, patrz, co się dzieje na zewnątrz teraz. Dobra, czy właśnie niszczymy teraz całą szkołę? Simon, wstań, lepiej uciekać stąd, serio. Tak się nie da! No weź, wstań stąd i uciekaj! No może te szyby wreszcie jakoś tą szkołę zniszczyć, czy coś? Dobra, chyba się... Tak, niszczy nam się szkoła, zobacz teraz to. A mogę stąd w ogóle wyskoczyć? Ej, halo! No nie, czemu tak szybko? Poczekaj, wróć! No nie, już myślałem, że to będzie koniec. Czyli do tablicy mnie wziąłeś! Okej, skoro sam jest przy tablicy, to pokaż wszystkim, jak porządnie rozdawać robuxy. Zrób coś ciekawego, dobrze, jak porządnie rozdawać robuxy? No zrób coś. O tak, imprezkę można zrobić. Dobra, to imprezę już widziałem. Ej, bo pani za ciebie bardzo zła, że ty robisz sobie imprezę zamiast jakąś prezentację szkolną. Ej, Jerry, a umiesz grać na harmonicy, wiesz? Na harmonice tańcząc, ej, to już jest naprawdę wyczyn. Tego, umiem się kręcić fidget spinnera. Dobra, a ja muszę teraz usiąść i wiesz co ci powiem? Że w tym momencie kupię jeszcze meteor za 100 robuxów. Widzowie, nie wiem ile wydałem już w tym odcinku robuxów, policzcie to w komentarzach. Ej, co teraz? Czy spadnie nam właśnie meteor na szkołę? Proszę, niech tak się stanie, niech nam zniszczą tą szkołę, wreszcie błagam. Jest, spada, leci do nas. Patrz, naszą szkołę. Bum! Mogę wiedzieć, czemu ja tutaj dalej siedzę? Simon, gdzie był? Czy to była jakaś inna szkoła? Bo już teraz nawet nie wiem. Dobra, ja się poddaję, ja sobie muszę pójść. A, no, zjedz sobie chrupkie, bardzo fajnie. Wiecie co, wydaje mi się, to po prostu szkoła na innym osiedlu, ale mam jeszcze... Co ty tam miksujesz teraz? No, Jerry, a co? Przecież chipsy się miksuje. Przecież ten sobie robi jedzenie, coś na studiach czy w szkole? Aha. Jerry, a wiesz, że chipsy je się widelcem? A, widelcem się je chipsy. Nie wiem, nigdy nie jadłem widelcem chipsów, ale zrobimy coś jeszcze. Podłoga jest lawą. Ostatnie 100 robuxów, więcej nie ma opcji, że wydam. Uj, co się teraz dzieje? Właśnie, ej, na szafkę, szybko uciekaj stąd. Dobra, jestem na szafeczce. Co mam zrobić? O, chyba właśnie udało mi się spalić całą szkołę, co mi się naprawdę bardzo podoba. Wreszcie jesteśmy wolni, lekcje się skończyły, nie wiem czy to przez lawy, czy przez meteor, czy przez cokolwiek, jest oczywiście... Co? Możemy zrobić tylko jedną rzecz na końcu i uwaga! Tak, to mogę zrobić na końcu, świetny pomysł, nawet się kotek Maxwell bardzo cieszy, a ja się bardzo cieszę, jeśli zostawiliście łapkę w górę i subskrybeczkiem, bo wydałem niesamowicie... Weź, zostaw te łówki, zostaw te łówki! Zostaw te łówki! Dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrybeczkiem, a my widzimy się w kolejnym odcinku, my teraz idziemy do domu. Narka wszystkim!